Siema, jojo, z tej strony Paweł Chwytak, a to dzisiaj kolejny odcinek z kuchni. Dzisiaj zamieniłem się z Chwytakiem i będziemy dzisiaj kolorować pisanki. Ja ostatni raz pisanki robiłem, jak byłem w jego wieku, czyli kupę lat temu, tak! Tutaj pewnie dziwi was, że taka pusta jest, taka modra, że jest burak, że jest cebula, jedna, druga. Będziemy po prostu barwić część tych pisanek, musimy oczywiście wszystkie te jajka ugotować. Młody, mamy 20 jajek do zrobienia. Czujesz to? Tak, słuchajcie, w przyszłym tygodniu Q&A, w kolejnym tygodniu będzie premiera nowego teledysku, ale to wszystko przed nami. Dzisiaj zajmiemy się tymi jajkami. Pytałeś o gumki, tak? Dlaczego są gumki? Jeśli chodzi o gumki, to musimy się najpierw tym zająć. Dajmy sobie na razie tą kapustę na bok. No to tutaj jeszcze ci zostało kilka gumek. O, dobra, dzięki. Mamy gumkę na jajko. Patrz, tak. Druga gumka, tak. To będzie dzisiaj po prostu przeprawa przez coś niesamowitego. Patrz, no gumka mi się nie chce łapać tutaj. O, tutaj mamy następną gumkę. Coś mi to nie idzie, panie. A może spróbować z tą gumką? Może z tą gumką. No, widzisz, masz rację. Ta gumka jest odpowiednia. I teraz popatrz, jak wrzucimy to do takiego barwnika, a potem zdejmiemy te gumki, to co będzie w tym miejscu? No nie będzie zabarwione w tym miejscu, nie? No. I zostaną takie paski. Zrobimy kilka takich gumkowych teraz jajek na początek. Gumkowe jajka! A wiesz, co dzisiaj młody jeszcze użyjemy do tego, żeby pomalować jajko? Jestem ciekawy. Dzisiaj do malowania jajek użyjemy także gramofonu. To będzie taka ciekawostka, może nie każdy na to wpadł. Polecimy na freestyle, młody, nie? Czyli będziemy robić to tak, jak nam się podoba i co sobie wymyślisz, to sobie zrobisz. Jejku, w tym kartonie ta gumka jest dwukolorowa. Dobra, młody, ja się zajmę teraz barwieniem, bo to cię nie będzie jakby interesowało, więc możesz iść sobie pograć w Robloxa, a ja cię potem zawołam. No i tak, młody, zaczynamy barwienie tych jajek. Tutaj mamy buraki pokrojone, tutaj jest modra kapusta, tam jest cebula taka czerwona, to zobaczymy, jaki kolor wyjdzie stamtąd, a tam są jajka, które się po prostu gotują, żeby były gotowane na twardo, bezbarwne. W internecie przeczytałem, że najpierw należy dać na dno właśnie trochę modrej kapusty, potem dać kilka jajek, damy sobie te z gumkami. Po czym na nie nałożyć liście kapusty, modrej oczywiście, tak? Po czym zalać wodą i dodać trochę soli. Soli mogę od razu dać, proszę bardzo, ty. I zalewamy wodą, ty. Wystarczy. Przy pozostałych garnkach czynności powtarzamy. Teraz to już pozostało nam czekać tylko na efekty. Młody Chwytak wrócił, także co wybierasz, bo mamy tak, 8 jajek jest ugotowanych na twardo. Te wszystkie, co się tam barwią, to się jeszcze muszą barwić. Na razie dosyć żenująco to wygląda, szczerze powiem. Chyba moja ignorancja trochę mnie zgubiła, bo niedokładnie zaczerpnąłem wiedzy, jak fachowo należy to zrobić, żeby faktycznie te jajka się w tej kapuście i tam w tym wszystkim barwiły. No idzie to średnio na razie. No ale dobra, nieważne. Będziesz farbami robił, tak? To proszę cię bardzo, tutaj masz jajko. O, proszę cię bardzo, a ja biorę i robię flamastrem. Tylko zastanawiam się, co tu zrobić? Próbujemy zrobić jakiegoś ptoka. Okej. Jedno oko, drugie oko, dziób. Teraz trzeba by go jakoś tutaj, o, tutaj jakieś takie coś tam, nie wiem, co to ma być. Ogólnie. Ja otworzę se wszystkie farby. Otwórz se farby i se maluj jak tam chcesz. Kurde. Ja zaraz muszę zmienić kolor tego flamastra, żeby było ciekawiej. Jak ci tam idzie z tymi farbami? To dobrze. Moje jajko jest trochę lipne. Nie jestem dobry w pisankach, jak widać. Taki niby ptak. Dobra, pierwsza. Ocencie pierwsze pisanki w komentarzu. I wiesz co, ja teraz myślę, żeby zrobić jakieś takie gąbkowe. Technika gąbkowa, że tak powiem. Ale nie zabieraj mi za bardzo farb. Nie, no dam ci przecież je zaraz z powrotem. Proszę bardzo, jeszcze bym chciał. Ale brązową mi przesunąłeś, a ja się to fajnie tak ułożyłem. A bo przepraszam cię bardzo, nie chciałem ci zepsuć twojego planu. Aha. A tam się nam barwią cały czas te jajka. Zobacz, co tam z nimi. Zobacz, co tam wygląda, co tam z nimi. Nawet. Jest okej? Okay? No, mi chyba już wyszło pierwsze jajko. Bardzo fajne. O, patrzcie. Widzicie? To jest fajne. Kolejnym jajkiem też tak spróbuję. Całkiem ciekawy efekt powstaje. Gotowe? To obok moje. Ja obrudziłem karton. Trochę może. O, proszę bardzo, jakie. Super jaj. Proszę bardzo, trzecie gotowe. Nie wyszło mi to zbyt dobrze, dlatego myślę, że jednak zostanę przy tych flamastrach jak na razie. A mi wychodzi. Tobie wychodzi bardzo dobrze. Powiem ci, że to będą najgorsze pisanki ever. Po prostu gorszych w internecie chyba nie widzieliście. Maluj, co ci tam do głowy przychodzi, chłopie. Potem zrobimy te, które będą pobarwione, to damy na nie takie naklejki. To chyba będą najlepsze nasze pisanki, dlatego że nie my je zrobimy. Nie wiem, co to ma być. Technika barwienia gąbką udała się średnio, tak powiem. Masz ochotę
Zajączko, to zjedz. Mamy cztery gotowe pisanki. Chyba też sobie zjem tego zająca. No to... Przerwa. O, pyszne. Super. Dobra, młody, masz następne jajko. Chwytakiem spróbuję wyciągnąć jedno jajko, tu z tych barwionych. To miało niby być, moi kochani, z tej cebuli. Czyli jakieś tam czerwone, uwaga, gorące jest. I co? Twoim zdaniem jest to zabarwione? Nie ma szału. Szału nie ma. Ty rób następną pisankę. No jak pewnie zauważyliście, pojawiły się nasze niby barwione jajka, niby dlatego, że efekt jest mizerny, jak widzicie. Zobaczymy, co się stanie, jak te gumki ściągniemy. Myślisz, że coś będzie? Fajny efekt? Taki żaden. Tak trochę coś... Mam szklankę z tym... Barwnikiem. Barwnikiem. No patrz, a czemu jajka się nie zabarwiły? Piszcie w komentarzach, dlaczego jajka się nie zabarwiły i co tym razem znowu poszło źle. Zrób jakąś taką właśnie pstrokatą teraz, bardzo taką kolorową. I na całe szczęście pomyśleliśmy, że może nam się to wszystko nie udać, dlatego że bardzo dawno nie robiłem pisanek. Młody, ty to chyba ostatni raz w przedszkolu robiłeś, nie? Mhm. Więc zakupiliśmy takie naklejki. Jak po prostu większość pisanek nam nie wyjdzie, to weźmiemy jeszcze tymi naklejkami, poklejamy te kolorowe. Ej, też będzie fajnie. O, patrz, ale fajną pisankę robisz teraz. Ta mi się podoba bardzo. Pisankę, to są pisanki? Nie, to są malowanki chyba. Uwaga, idę po gramofon. Znaczy się urządzenie gramofonopodobne. Zaczekajcie, wszyscy zaczekajcie. Zaraz wracam. Nigdzie się nie ruszajcie, uwaga, kabel muszę... A gdzie by mieli się wyruszać? Nie wiem, może by gdzieś chcieli pójść. Może na obiad zaraz ich mama zawoła i wyłączą na przykład tego. I wyłączą ten program. Dobra, do kontaktu. Tutaj dajemy na środek, bierzemy sobie jajko, proszę bardzo. I teraz młody, patrz na to. Patrz na to, o. No teraz o wiele lepiej idzie. Widzisz? Czekaj, coś do mnie poszło. Ty, a może farbą to lepiej pójdzie? Co myślisz, pędzlem? Pędzel jest taki delikatniejszy. To moż mój pędzel. To będzie taka pisanka, rozumiesz? Już ci namoczę. Flamastrowo-farbowa. A jaki byś chciał kolor? Jakiś jaskrawy. Daj mi jakiś taki, może być biały na przykład. Znowu szału nie ma, ale generalnie sam pomysł jest, myślę, całkiem w porządku, nie? Efekt jest bardzo dobry, tutaj widzę. Teraz odwracamy. Faktycznie lepszym rozwiązaniem jest nakładanie farby. Czuję się, jakbym robił garnki z gliny. Jedna została do pomalowania, to proszę bardzo. Ja jeszcze zrobię jedną techniką gramofonową. Wezmę sobie teraz jakiś cieńszy pędzelek. Próbuję być taki bardziej artystyczny. Teraz będą tylko dwa kolory. Albo trzy, bo z dołu będzie czarny. Te jajka barwione wsadzamy potem, rozumiesz, z tymi naklejkami. Patrz, jak to pięknie się tutaj maluje. Wszystko muszę rozsmarować. Jest jeszcze czymś potrzebny. Tak, jest też jeszcze potrzebny. Namalowałeś już wszystko? No. No co ty gadasz? No wszystko. To już jest koniec? Tak. A z dołu? To jest dół, tak? Mhm. No dobrze. Na razie możesz iść. Ja dokończę to jajko, a potem przyjdziesz się pożegnać jeszcze. Okej. Ja te naklejki już sam powkładam do tych jajek. No cóż, moi kochani, jak widzicie, nie jesteśmy specjalistami w malowaniu jajek. Lepiej już nam wyszedł ten wrap. Tutaj spróbujemy jeszcze między to wstawić. O, proszę bardzo, taki kolorek. O, jak pięknie się nam to rozprowadza, słuchajcie. Tak podoba, jak się to tak kręci, że ja chyba zostanę gancarzem. Uwaga, sprawdzamy, jak to działa. Podobno, że na 3 sekundy. Na 3 sekundy, o. Ej, faktycznie. To, co widzicie, to są właśnie wyniki naszych zmagań z pisankami, w zasadzie to z malowankami. A młody tutaj do tej bańki zrobił miksturę ze wszystkich barwników, których użyliśmy do barwienia jajek, które i tak jakby się nam do końca nie zabarwiły. Także cóż, moi kochani, wyszło jak wyszło, co? Postaramy się za rok bardziej przygotować do tematu, a może właśnie będziemy się znowu nie przygotowywać. No cóż, moi kochani, wesołego alleluja! I co? I żegnamy się, tak? No to zapraszamy do oglądania kolejnych pierdzielonych filmików. Nie! No to na razie!